zabierz swoją starą, czyli palenie choinek. Skąd się to wzięło? Zwyczaj przyszedł do nas z krajów Beneluxu, Belgii, Holandii i tam w granicach 6 stycznia Trzech Króli przywynoszono choinki na rynek staromiejski i w asyście władz miasta, młodzieży, muzyki podpalano te choinki. Stowarzyszenie Ekologiczne Łarpia i Sama Rama z Polic po raz kolejny zorganizowały palenie choinek. Na wzór zachodni akcja stała się pretekstem do wspólnego biesiadowania lokalnej społeczności. Uczestnicy zabrali z lodówek kiełbasę, w termos wlali ciepły napój, a w wolną rękę zabrali swoją starą. Po raz piąty spotkaliśmy się w ramach palenia choinek pod hasłem Zabierz swoją starą. Chodzi głównie o choinkę, która najpierw w Wigilię jest tak pięknie wyszukiwana w stosie choinek, które mamy w punktach sprzedaży, potem ubierana, potem wiadomo, Mikołaj przynosi prezenty, a potem, kiedy się święta kończą, kiedy ksiądz kolędę u nas odbył, wyrzucamy ją jako niepotrzebną rzecz. Żeby to było bardziej humanitarnie, myśmy tutaj opracowali program takiej imprezy, która ma w sposób humanitarny unicestwić tą choinkę. Niech, tak jak Owczak mówi, niech idzie jak światełko do nieba. W paleniu choinek każdego roku towarzyszy stały rytuał. Początek spotkania to obowiązkowe odśpiewanie hymnu. To oficjalne pożegnanie świątecznych drzewek, które choć na krótko, ale mieszkały w naszych domach. Hej! Zacznij się rozstawać, to mam ciepło. W imprezie z każdym rokiem uczestniczy coraz więcej osób. Coraz częściej też przychodzą na nie rodziny z dziećmi. Alternatywa spędzenia wspólnego czasu poza domem jest bezcenna. Jest super, ogólnie pierwszy raz jestem, bo mnie koleżanka bardzo zachęciła i najbardziej mi się podobały rzuty choinką, bo jest bardzo śmiesznie i radośnie. Ja już tu jestem od rozpoczęcia tego i ogólnie jest fajnie. Jak dla mnie to też jest najlepszy rzut choinką i się bardzo cieszę, że w końcu moja przyjaciółka tu przyszła. Sprawdzianem siły i zręczności był tradycyjnie konkurs rzucania choinką. Do rzutów każdego roku ustawia się kolejka chętnych. W rywalizacji startują zarówno dzieci, jak i dorośli. Dzień dobry.
Przyszliście Państwo ze swoją choinką? Nie, niestety jesteśmy ze Szczecina. Przyjechaliśmy także bez choinki. Ale zawsze wiem, że tu jest. Ja już jestem piąty raz, bo to jest pięciolecie. Tu mam ładny torcik na pięciolecie naszej naszego palenia choinek. Jestem w Stowarzyszeniu Warpia i w samej ramie jestem. Także jakby jestem organizatorem też tu tego. A mieliście Państwo swoją choinkę? Oczywiście. I jeszcze zabraliśmy kilka bezdomnych po drodze, żeby tak samo nie leżały pod śmietnikiem. Podoba mi się impreza, jest cieplutko, są kiełbaski, pan rozdawał pluszaki, cukierki, no, mój tata ciąga choinki, no i ja będę jadła kiełbaski. Przyjdziesz za rok? Przyjdę, bo jest cieplutko i fajnie. Jesteśmy już tym razem, piąty raz, jesteśmy od samego początku, impreza jest jak co roku świetna, bawimy się tutaj super naprawdę. Zapraszamy zresztą wszystkich mieszkańców, bo z roku na rok jest coraz więcej osób i myślę, że wszyscy są zadowoleni. Zresztą chyba widać po uśmiechach na twarzy wszystkich osób, że jest naprawdę super zabawa.